Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News. Teraz przed Wami najciekawszy komentarz spod ostatniego odcinka. Yoshubo pisze, gdy słyszę, że gra zaoferuje piękną grafikę, jako pierwszy to już wiem, że nie będzie nic więcej ciekawego. Faktycznie grafika nie jest wyznacznikiem grywalności, ale Perfect World czy Jade Dynasty swego czasu oferowały mnóstwo kontentu, który bawił. Może będzie okej. Jaki był najpoważniejszy zarzut w stosunku do Magic Legends? Wiadomo, strona techniczna gry. Pomimo spełnienia rekomendowanych wymagań sprzętowych, nowy action MMO od twórców Neverwinter i Star Trek Online wciąż działało tragicznie. Masa osób nie mogła normalnie zagrać, bo albo FPS-y leciały na łeb na szyję, albo frizował nam się ekran, albo po prostu wywalało nas do pulpitu. Nic więc dziwnego, że w pierwszej kolejności Cryptic Studios postanowiło się zająć właśnie ogólnie pojętą optymalizacją. Część zmian została już wdrożona do Magic Legends, a część wciąż czeka na wprowadzenie. Przedwczorajszy update, największy od czasu premiery Open Bety, wprowadził prawie 500 poprawek, co powinno spowodować, cytuję, znaczną poprawę jakości gry. Równocześnie nastąpiły zmiany w progresie rozgrywki. Magic Legends posiada teraz krótszy early game, szybszą progresję misji oraz łatwiejszą, szybką podróż. A to tylko przedsmak. Przez następne tygodnie Cryptic Studios zamierza dalej słuchać opinii fanów i wprowadzać kolejne udoskonalenia. Ashes of Creation został już ochrzczony nadzieją MMORPG i twórcy gry doskonale wiedzą, że muszą zrobić wszystko, dosłownie wszystko, żeby nie zawieść tych oczekiwań. Między innymi dlatego Interpret Studios nie skąpi grosza na nowych, utalentowanych pracowników, którzy pomogą spełnić marzenie tysięcy, wróć, setek tysięcy fanów MMORPG. Jak poinformowano w najnowszym komunikacie, do końca tego roku liczba faktycznych pełnoetatowych pracowników Interpret Studios wzrośnie o 50% i wyniesie około 150 osób. Właśnie tyle ludzi będzie pracować nad tym, żeby Ashes of Creation wyszedł jak najszybciej i żeby był jak najlepszy. Imponująca liczba, która rzeczywiście daje nadzieję, że Interpret Studios poważnie podchodzi do zadania. Półtora tygodnia temu wspominaliśmy o zapisach do alfa testów Myth of Empires. Kto skorzystał z naszej rady i zarejestrował się do gry, teraz pewnie cieszy się z kluczyka i dostępu na serwer. Global alfa testy wystartowały o 7 rano czasu polskiego i potrwają cały tydzień. Miłej zabawy. Co z osobami, które nie otrzymały wejściówki albo nie zdążyły się zapisać? No cóż, nie mamy dobrych informacji. Tacy gracze muszą cierpliwie czekać. Po alfa testach nadejdzie Closed Beta, Open Beta oraz Early Access. Myth of Empires to wieloosobowa gra typu sandbox z ogromnym światem, nieliniową rozgrywką oraz bitwami PvP. To nie jest i nie będzie tytuł fantazy. Żadnych smoków, magii oraz gadających orków. Myth of Empires przenosi nas do trzeciego wieku, w którym musimy walczyć o przetrwanie w rozdartym wojnami świecie. Twórcy obiecują wiele historycznych smaczków. Myślicie, że Tibia i World of Warcraft to jedyne gry MMORPG zawierające jakieś sekrety lub easter eggi? Wcale nie. Również w innych tytułach znajdziemy tajemnice, które tylko czekają na odkrycie. Okazuje się, że w Guild Wars została ukryta broń, której nikt po 8 latach od jej umieszczenia jeszcze nie odnalazł. A nie odnalazł dlatego, że wskazówka dotycząca przedmiotu została ukryta zbyt dobrze i żadnemu z tych tysięcy graczy, którzy pozostali w Guild Wars, nie przyszło do głowy, że może chodzić o właśnie to. Dopiero niedawny wpis dewelopera rzucił nieco światła na ten sekret i wskazał, gdzie powinniśmy szukać. To wystarczyło. Na reddicie Guild Wars rozpoczęła się akcja detektywistyczna, której celem było odnalezienie tego oręża. Prawie przez 3 dni gracze współpracowali ze sobą, aż w końcu jeden z nich podzielił się radosną nowiną ze społecznością. Broń, o której mowa, to Silver Edge, zwykły mieczyk bez dużej siły i bez ukrytych mocy. Został nazwany na cześć pewnego autora Wiki Guild Wars, który w latach 2012-2013 zrobił tak wiele dla samej gry, że ArenaNet postanowiła go w jakiś sposób wynagrodzić. Nie od dziś wiadomo, że Korea Południowa to mekka gatunku MMORPG. To właśnie tam powstaje najwięcej MMO i to właśnie tam nowe gry pojawiają się najwcześniej na świecie. W takich chwilach jak ta żałujemy, że nie jesteśmy Koreańczykami. Wczoraj zadebiutował tam Decaron M, czyli mobilny MMORPG oparty na kultowej produkcji, którą znamy, lubimy i szanujemy. Co prawda Decaron M wpisuje się w typowy trend MMO-bilek, ale mimo wszystko da się tutaj wyczuć ducha Decarona i ten charakterystyczny, mroczny klimat. Twórcy gry starali się przenieść do mobilnej wersji jak najwięcej kontentu z oryginału i po części się to udało. Decaron M i Decaron mają sporo wspólnych elementów. Niestety nie wiemy, kiedy Decaron M pojawi się na zachodzie.
Wczoraj o godzinie 22.00 czasu polskiego w Pawłów Exile wystartował nowy dodatek, Ultimatum, który w pewnym stopniu będzie nagradzał naszą odwagę. Na mapkach gry będziemy spotykać Trialmastera, który postawi przed nami różne wyzwania. Gdy je wykonamy, otrzymamy w zamian pakiet gwarantowanych nagród. Możemy je wziąć i kontynuować levelowanie. Albo zaryzykować i poprosić o kolejną, tym razem trudniejszą próbę. Tym sposobem możemy zdobyć wartościowy loot, uważając jednak, żeby nasza odwaga nie obróciła się przeciwko nam, bo gdy próba się nie powiedzie, odejdziemy z niczym. Ale to nie będzie największa nowość Ultimatum. Pawłów Exile przejdzie pewnego rodzaju rework gry. Grindinger Games przeanalizowało mechaniki oraz nagrody z poprzednich lig i postanowiło gruntownie przebudować te systemy. Nie dość, że uwzględniono opinie fanów, to jeszcze wprowadzono wiele zmian z korzyścią dla zwykłego gracza. Dodatek Ultimatum, jak i cały Pawłów Exile jest dostępny za darmo. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Reistus. Cześć!